Rozpoczynamy weekend, tak więc czas sprawdzić, co w pogodzie. Dominika Brzoza-Piprek, witam i zapraszam. Dziś za oknami gościło sporo chmur, pojawiły się chwile z przejaśnieniami. Dodatkowo przez cały czas życie uprzykrzał nam porywisty wiatr, który wpływał na temperatury odczuwalne. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia mogliśmy zobaczyć 10 stopni w Częstochowie, 11 w Katowicach i tyle samo w Bielsku-Białej. Najbliższa noc przyniesie nam zachmurzenie od umiarkowanego do dużego. Pojawią się również opady deszczu, deszczu ze śniegiem i krupy śnieżnej. Nad ranem może zagrzmieć. Na termometrach 3 stopnie w Kłobucku, Częstochowie, Myszkowie i w Zawierciu. W centrum termometry pokażą 3 stopnie w Raciborzu i Rybniku, 5 w Gliwicach, Tarnowskich Górach, Katowicach, Sosnowcu i Tychach. Na południu regionu 4 stopnie w Cieszynie, Bielsku-Białej i w Żywcu. Jutro w całym województwie bardzo zmienna aura. Na niebie sporo chmur, chwile z przejaśnieniami, porywisty wiatr i opady. Deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach 7 stopni w Kłobucku, Częstochowie, Myszkowie i w Zawierciu. W centrum 7 stopni w Raciborzu i Rybniku, 8 w Tychach, Sosnowcu, Katowicach, Tarnowskich Górach i Gliwicach. Na południu regionu w Żywcu 6 i tyle samo w Bielsku-Białej i Cieszynie. Jutro ciśnienie będzie najpierw rosło, później będzie spadać i w południe wyniesie 969 hektopaskali. Biometr niestety nadal niekorzystny. Zobaczmy teraz, co przyniosą nam kolejne dni. W niedzielę na termometrach 8 stopni, zachmurzenie umiarkowane, przelotne opady deszczu, ale zagości też słońce. W poniedziałek podobny typ pogody, ale tutaj oprócz deszczu pojawią się również opady śniegu. Na termometrach 7 stopni. Jeśli chodzi o wiatr, to niestety nadal będziemy musieli się z nim borykać. Zobaczmy teraz, jakiej jakości powietrzem będziemy oddychać. Czas na ekoprognozę. Obszar północny to bardzo dobra jakość powietrza. Okolice Częstochowy i centrum jakość powietrza dobra. Podobna sytuacja pojawi się na obszarze rybnicko-pszczyńskim, bielsko-cieszyńskim i w Dolinach Beskidzkich. Tutaj również jakość powietrza dobra. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę miłego wieczoru i do zobaczenia.